Marcin Nohakiel wyleciał z Polsatu przez Cichopek. Nikt nie chce niezręczności. Marcin Nohakiel nie pojawi się w kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami. Spekulowano, że to przez Katarzynę Cichopek, która niedawno dołączyła do ekipy Polsatu. Teraz wyciekło więcej informacji. Marcin Nohakiel nie wystąpi w Tańcu z Gwiazdami. Winna Katarzyna Cichopek. Taniec z Gwiazdami rusza już we wrześniu. Nie tak dawno produkcja show ogłosiła casting na nowych tancerzy. Wiele osób zastanawiało się, czy Marcin Nohakiel utrzyma swoją pozycję w Polsacie. Niestety serwis Party dowiedział się, że w nowym sezonie Tańca z Gwiazdami nie zobaczymy Marcina Nohakiela i jeszcze dwóch innych tancerzy. Szybko pojawiły się plotki, że wpływ na taki obrót spraw mogła mieć Katarzyna Cichopek. Gwiazda M jak Miłość niedawno dołączyła do ekipy Słonecznej Stacji i ma nie tylko współprowadzić śniadaniówkę Halo Tu Polsat, ale też być gospodynią randkowego programu Moja Mama i Twój Tata. Jak widać, Polsat bardzo skupia się na swojej nowej podopiecznej. Zmian nie brakuje, za Cichopek poszedł też Maciej Kurzajewski, który ma nie tylko dołączyć do ekipy Śniadaniówki, ale też wspierać redakcję sportową. Obecność Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek w Polsacie gryzła się z pozostaniem w stacji Marcina Nohakiela. Marcin musiałby promować program w nowej śniadaniówce stacji, którą poprowadzi m.in. Maciek z Kasią. Nikt nie chce niezręczności i kombinowania przy grafiku, przekazał informator plotka. Sytuacji nie ułatwia fakt, że śniadaniówkę będzie prowadzić kilka par i niekoniecznie Marcin Nohakiel mógłby trafić na swoją byłą żonę. To jednak nie wszystko. Nie chodzi już tylko o Halo Tu Polsat, ale pracując w jednej stacji, łatwo można na siebie wpaść. Polsat często organizuje też wydarzenia, na których obecne są największe gwiazdy. Wtedy istnieje ryzyko, że albo Marcin Nohakiel, albo Katarzyna Cichopek mogą się nie pojawić. Tego stacja by nie chciała. Jest jeszcze Ramówka i inne ważne wydarzenia Polsatu, na których mogliby na siebie wpaść. Szefostwo stacji doszło do wniosku, że nie mogą sobie na to pozwolić i komfort ich zakontraktowanych gwiazd, które będą miały na antenie kilka formatów, jest dla nich najważniejszy, dodał informator. Jak zareagował Marcin Nohakiel? Plotek podaje również, jak na tę sytuację zareagował Marcin Nohakiel. Okazuje się, że wcale nie płakał za angażem w Tańcu z Gwiazdami. Zresztą sam miał usilnie nie zabiegać o ponowne zatrudnienie w show. Teraz woli skupiać się na ukochanej. W ogóle nie był rozczarowany. Specjalnie też o to nie zabiegał. Stwierdził, że jak przyjdzie oferta, to ją rozważy, a jak nie, to świat się nie zawali. Poza tym jest skupiony na przygotowaniach do przywitania na świecie dziecka, które jest owocem jego związku z ukochaną Dominiką, mówiło źródło serwisu.